jest dobrze. Sytuację Polski na dzisiaj można porównać chyba tylko do potopu szwedzkiego. Z jednej strony no, wojujemy z Izraelem. Tutaj Izrael odwołał wizytę szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Polski rząd odwołał wizytę takiego ministra edukacji, który miał przyjechać, żeby nam powiedzieć prawdę, jak to mordowaliśmy Żydów w czasie Holokaustu. No i teraz jak mu tu, jak nie przyjechał, nie mógł przyjechać, to poczuł się zaszczycony tym męczeństwem, tylko patrzeć, jak zażąda stosownej rekompensaty finansowej, to przyłączy się do tych odszkodowań, bo trzeba nam wiedzieć, że w międzyczasie szacunkowa kwota tych roszczeń żydowskich gwałtownie wzrosła. Te 65 miliardów dolarów to już jest mały pikuś. Nowojorska Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego właśnie przesłała notę do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie tam domaga się uwzględnienia rozmaitych składników mienia, które skrupulatnie wylicza. No i wyszło im, że te roszczenia to obejmują około 1 biliona złotych, to znaczy ponad 300 miliardów dolarów. No, l'appétit vient en mangeant, powiadają wymowni Francuzi, apetyt wzrasta w miarę jedzenia, jeszcze tak dalej trochę pójdzie, to Żydzi zechcą pożreć cały świat, no to trup ta tak dalej, można im powiedzieć, to na pewno ludzie na całym świecie będą Żydów kochali, że aż za dużo szczęścia naraz może być, proszę Państwa, ale to jest jedna sprawa. Pan prezydent Duda, który znalazł się w straszliwej sytuacji między młotem a kowadłem, z jednej strony no bał się nie podpisać tej ustawy, bo to już nie dość, że naczelnik państwa by się na niego obraził śmiertelnie, ale opinia publiczna by się na niego obraziła śmiertelnie i tak już mówią prezydent Juda, a tak to jeszcze dodaliby dwie literki SZ, prezydent Judasz by mówili o nim. No więc podpisał ustawę, jasne, ale żeby tu owca była cała, to tak się zachowuje pan prezydent, jak ta panienka, co chciałaby i pieniądze zarobić, i wianuszka nie stracić. No więc podlizuje się i polskiej opinii publicznej, ale Żydom się też podlizał, bo skierował po podpisaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. No i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela już od razu oświadczenie wydało, że no to dobrze, bo to teraz będzie poprawki i tam uzupełnienia, no i zmiany i poprawki. No skąd będą zmiany i poprawki? Ano stąd, że Trybunał Konstytucyjny już pewnie został zawiadomiony, co ma robić, jak to niezawisły Trybunał. Prawda? No więc wszystko widać wyraźnie, że Izrael ma to, co chciał, to znaczy uzyskał już w tej chwili całkiem jawny, bez żadnych kamuflaży, wpływ na kształtowanie polskiego ustawodawstwa. No to w tej sytuacji pan premier Morawiecki przecież nie będzie się panu premierowi Netanyahu sprzeciwiał. Jeszcze by tego brakowało. Kto wtedy panu Morawieckiemu pożyczy te pieniądze na te wszystkie znakomite wyniki gospodarcze? Przecież wtedy musiałby kit z okien wydłubywać, a pod tym kancelarią premiera demonstracje by były służb mundurowych, na przykład policjantów, którzy by tam znowu krzyczeli złodzieje, złodzieje. No to premier Morawiecki to wie, oczyma duszy już widzi te straszliwe widoki. W związku z tym słucha się premiera Netanyahu jak tylko może, jeszcze jakby tego brakowało, proszę Państwa, to sekretarz stanu Rex Tillerson, no ten sam, który jeszcze kilka dni temu był w Warszawie i rozmawiał z naczelnikiem państwa, o czym rozmawiał, to Bóg jeden wie, chyba o pogodzie, bo kiedy prezydent Duda podpisał
ustawę, to Rex Tillerson osobiście oświadczył, że jest rozczarowany takim obrotem sprawy. No, wyobrażał sobie pewnie, że prezydent Duda nie podpisze. Widać mu tak obiecał. Prezydent Duda podczas tej rozmowy, no widać, że strach go obleciał strasznie. No a wcześniej, jeszcze przed wypowiedzią pana sekretarza Tillersona, bo jakaś panienka się odezwała tam z Departamentu Stanu, no i powiedziała, że niedobrze, niedobrze, bo to jak tak sprawy wyglądają, to mogą być zagrożone strategiczne interesy Polski i tam Stany Zjednoczone też tu będą miały bóle głowy, no i tylko przeciwnicy będą się radować, zimny ruski czekista Putin się będzie radował. Proszę Państwa, to no niestety reakcja Departamentu Stanu na tę sytuację pokazuje, że wiarygodność Sojuszu Atlantyckiego może nie być warta nawet funta kłaków. Jeżeli Departament Stanu, Stany Zjednoczone, nasz najważniejszy sojusznik, na którego liczymy w razie jakiegoś niebezpieczeństwa prawdziwego, tylko z powodu tego, że premier Netanyahu potrzebuje awantury z Polską dla jakichś parszywych, partyjnych geszeftów w Izraelu, no to coś, jakże możemy liczyć na Stany Zjednoczone w razie prawdziwego niebezpieczeństwa? Co robi nasza dyplomacja? Co przez 2 lata zrobił rząd dobrej zmiany, żeby stosunki ze Stanami Zjednoczonymi na jakiejś rozsądnej płaszczyźnie oprzeć, a nie na dupodajstwie? No bo w tej chwili to właśnie wyłazi. Te wszystkie niedomówienia, te wszystkie zaniechania, te, całe to dupodajstwo wyłazi na wierzch. Jakby tego jeszcze brakowało, no bo co, Stany Zjednoczone to Stany Zjednoczone, ale Ukraina, Ukraina, którą pan prezydent Duda futrował, smarował tłuste połcie masłem, 1 miliard euro im tam zawiózł w zębach. Jakiś generał ukraiński, no to nie generał, bo to generał, to jasne, ale notę specjalną tutaj potępiającą tę ustawę, no jakiś generał ukraiński się wyraził, że jak Polacy będą zwalczali Banderys, to tutaj 1,5 miliona Ukraińców chwyci za kije. No to mówiłem, że tak się skończy. A najgorsze to jest co innego, że w Niemczech właśnie dzisiaj nastało porozumienie, zostało zawarte porozumienie koalicyjne Nasza Złota Pani i wybitny przywódca socjalistyczny Martin Schulz podpisał porozumienie. No to teraz się za nas wezmą, już Martin Schulz nam nie odpuści. Widać, że zostaniemy wzięci w 2 ognie. No i ta koordynacja niemieckiej polityki historycznej z żydowską polityką historyczną, do czego doprowadzi? Ano to wszystko zależy od tego, czy zostanie w Stanach Zjednoczonych uchwalona ta ustawa, która w Izbie Reprezentantów ma numer 1226. Jeżeli zostanie uchwalona, no to niech nas Bóg ma w swojej opiece. Zawahałem się, mówiąc te słowa, a to z powodu deklaracji 2 arcybiskupów. Arcybiskupa Gądeckiego, tego dnia judaszyzmu, i arcybiskupa Polaka, który chyba powinien zmienić nazwisko na jakiś Szabes Goj, no bo arcybiskup Gądecki wyraził opinię, że powinniśmy szanować wrażliwość izraelską, no i w ogóle przypomniał nam, że antysemityzm jest grzechem. Ciekawe, czy antypolonizm jest grzechem, czy nie jest. Żydów chyba takie grzechy katolickie nie obowiązują, więc oni lachę kładą na te wszystkie grzechy, a my musimy się tu akomodować. Widać wyraźnie, proszę Państwa, że
okupacja żydowska, jeśli by doszło do wyszlamowania Polski na te 300 miliardów dolarów, czy ponad 300, to okupacja żydowska może być jeszcze gorsza od sowieckiej. Dlatego, że podczas okupacji sowieckiej, która była straszna oczywiście, ale mieliśmy jednak pewną przestrzeń wolności w Kościele katolickim, podczas kiedy przy okupacji żydowskiej na tę przestrzeń wolności liczyć nie będziemy chyba mogli, bo jak nie dzień judaszyzmu, to bez antysemityzmu się trzeba będzie spowiadać, a wiadomo, że o tym, kto jest antysemitą, a kto nie, to przecież nie decyduje ani Pan Bóg Wszechmogący, ani nikt inny, tylko Żydzi decydują, więc widać wyraźnie, że Kościół katolicki, a przynajmniej arcybiskup Gądecki, arcybiskup Polak, na złą drogę wchodzi, bo jeżeli, że tak powiem, pryncypia teologiczne będą nam kształtowali jacyś rabini, na przykład rabin Schultrich, no to nie wiem, chyba rzeczywiście tylko opieka boska nas może uratować, no bo na naszych pasterzy liczyć nie można. Wyobrażam sobie, jak prymas Wyszyński przewraca się w grobie, widząc, jakich tu ma następców. To już przecież lepiej nie mieć żadnych pasterzy niż takich. Ja bym tam takim duszpasterzom nie powierzył nawet duszy od żelazka, a co mówić własnej. No widać wyraźnie, że wszystko psieje, niestety. No ale tego można się było domyślić, proszę Państwa. W sytuacji, kiedy biskupi już wcześniej nie widzieli nic niestosownego, że mają konfidentów służby bezpieczeństwa w swoim towarzystwie, no to jak tak, to, że tak powiem, po równi pochyłej się ześlizgujemy coraz niżej i niżej. No i nie wiem, gdzie to się skończy, ten ześlizg, no bo przecież jakąś odrębność jeszcze trzeba zastosować. Jeżeli ksiądz arcybiskup Gądecki myśli, że Żydzi podczas okupacji, żydowskiej okupacji Polski zostawią mu wszystkie apanaże, to się myli. Jego też wyszlamują, tylko dopiero na końcu. Puszczą go bez portek, tylko w samych kalesonach, żeby nie powiedzieć skarpetkach. No i tak to się skończy, proszę Państwa. Dobrze to nie wygląda. No, a jedyną nadzieję, jaka tutaj w tym czarnym tunelu, jedyne światełko, jakie tu w tym czarnym tunelu się rysuje, to są Igrzyska Olimpijskie Zimowe w Korei. No jedyna nadzieja, że Kamil Stoch skoczy gdzieś tam, jakiś skok wykona, bo jak i on nie skoczy, no to już tragedia. Żadnej nadziei znikąd, proszę Państwa. Powiadam, sytuację obecną Polski można porównać tylko do potopu szwedzkiego. No, a pogarsza tę sytuację okoliczność, że pan prezydent Duda, już coraz częściej nazywany prezydentem Judą i naczelnik państwa, milczy jak ten ogon wilczy w sprawie amerykańskiej ustawy 1226. No, coraz poważniejsze podejrzenia mam, że sprawa została już dawno obgadana i uzgodniona z tymi naszymi umiłowanymi przywódcami. No, a to, co nas może tutaj spotkać, to właśnie dzisiaj w Parlamencie Europejskim odwołany został z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego pan Ryszard Czarnecki, nasza duszenka, z donosu pani Róży Grafini Thun und Händehoch, no bo pani Thun się poczuła obrażona, że Ryszard Czarnecki porównał ją do szmalcowników. To porównanie rzeczywiście było niestosowne, bo szmalcownicy, o ile mi wiadomo, nie udzielali żadnych wywiadów niemieckiej prasie czy niemieckim mediom. Takich wywiadów mogli udzielać co najwyżej Volksdeutsche albo jacyś inni kolaboranci, więc jeśli by panią Różę Thun Ryszard Czarnecki porównał do Volksdeutsche jakiegoś, a to by było porównanie bardziej adekwatne niż do szmalcownika, bo pani Róża Thun zajmuje
wybitniejsze stanowisko niż zajmowali szmalcownicy, że tak powiem, w stratyfikacji społecznej generalnej guberni. No i tutaj mogła słusznie poczuć się obrażona taką degradacją. Na Volksdeutscha to co innego, tak jak to było w tym wierszyku anonimowym z czasów okupacji. Popatrz matko, popatrz ojcze, oto idą dwaj Volksdeutsche. Co za hańba, co za wstyd, jeden Polak, drugi Żyd. No więc Państwo widzicie, że pani hrabina mogła się poczuć trochę dotknięta taką degradacją. No i Parlament Europejski powinność swej służby zrozumiał i wycisnął pana Ryszarda Czarnockiego. Nie chcą takich zuchwalców, mimo że pan Ryszard Czarnecki deklaruje, że pozostał wierny swoim przekonaniom. O, ciekaw jestem którym, bo on miał różne przekonania i był tam w Unii Polityki Realnej, jeszcze pamiętam, razem zakładaliśmy Ruch Polityki Realnej, ale potem chyba został takim gorliwym narodowcem chrześcijańskim. Później nawet w Samoobronie się odnalazł. No widać, że z niejednego komina wygartywał, jak to mówił, pisał Boj Żeleński o pewnym polityku. Żadnych politycznych nie ma on przesądów. Każda partia dobra, byle dojść do rządów. No, w przypadku Ryszarda Czarneckiego to o żadne rządy nie chodziło, bo to w Polsce to wiadomo, rządzą stare kiejkuty w imieniu oczywiście central, do których się przewerbowały. A nasi umiłowani przywódcy to tylko tworzą taką dekorację, taką fasadę, żebyśmy nie zwątpili w naszą młodą demokrację. No i to wszystko takie właśnie, ta fasada zaczyna się trochę nam chwiać pod wpływem żydowskiego naporu. Proszę Państwa, nie wiadomo do czego to dojdzie, bo luty już mamy, prawie jedną pierwszą dekadę lutego za sobą, jeszcze tylko dwie dekady, a potem już zaraz marzec i 50. rocznica wydarzeń marcowych. Toż to się będzie działo, toż to będzie o polskim antysemityzmie się nasłuchamy, i to nie tylko od takich wybitnych Polaków jak Wołodia Cimoszenko, no bo Wołodia Cimoszenko też się odezwał. Tam widać, że bezpieka mobilizuje wszystkie kontakty operacyjne, więc Kareks nie mógł pozostać na uboczu. Też powiedział, że Polacy mordowali Żydów, no a Cimoszenko stary Polaków nie mordował. Nie, jak już się przyznajemy, to się przyznajemy. Włodzimierz Cimoszewicz też powinien ściągnąć portki w dół i od razu byśmy zobaczyli, co tam ma w środku. Także nie, jak już się przyznawać, to się przyznawać. Co innego, na przykład właśnie trzeba pójść w ślady pana Marcina Święcickiego. Pan Marcin Święcicki, on też z niejednego komina wygartywał. No ale się przyznam, powiadam, mordowaliśmy. No i doniosłem do prokuratury, donoszę, panie naczelniku, pan Marcin Święcicki mordował Żydów. No to taka rzecz się nie przedawnia, w związku z tym mam nadzieję, że surowa ręka sprawiedliwości ludowej go dosięgnie. No i przy okazji wszystkich tych Volksdeutschów, którzy teraz się mobilizują i tam przed Pałacem Prezydenckim się przyznają jeden przez drugiego, jak to Żydów mordowali. O, to do gazu ich trzeba będzie wsadzić i potem do pieca, do piecyka gazowego oczywiście, żeby nie było smogu, żeby nie pogarszać zanieczyszczenia powietrza, bo Państwo wiecie, nie ma nic gorszego niż zanieczyszczenie powietrza. I jak się tych wszystkich antysemitników spali, to od razu powietrze się oczyści i tyle przynajmniej dobrego wyniknie z tej awantury, bo tak, to Polska jest naprawdę wkroczyła w jakiś czarny tydzień, jak w czasie potopu szwedzkiego. Jedynie na
opatrzność boską możemy liczyć, a i to z wahaniem mówię te słowa, no bo skoro antysemityzm jest grzechem, no to nie wiadomo, Polacy nie są narodem wybranym, to Żydzi są narodem wybranym, no i opatrzność może o tym pamiętać i w związku z tym, jak konflikt interesów między polsko-izraelskich następuje, to nie trzeba tutaj być specjalnie domyślnym, żeby wiedzieć, po czyjej stronie opatrzność może stanąć. No i tym takim, no nie ma powodów do optymizmu, proszę Państwa, pozostaje nam tylko ufać, tak jak ufamy prezesowi Kaczyńskiemu, niezależnie od tego, co zrobi. No na razie to jedno chce zrobić, chce postawić pomnik swojemu bratu, prezydentowi, naprzeciwko hotelu Victoria. To mi przypomina taki wiersz Tuwima, jak śruba dumnym swym pomnikiem wkręciłem się w sam środek rynku. No, będzie dodatkowy powód do jazgotów, bo tutaj wojewoda już te lokalizacje zatwierdził, ale miasto nie chce zatwierdzić. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz przecież pewnie by cnotę straciła, niż prędzej by cnotę straciła, niż by się zgodziła na taką lokalizację, więc nowy front wojny polsko-polskie się otwiera, tak jakby było mało frontów. Mamy front izraelski, mamy front amerykański, tylko patrzę, jak się otworzy front niemiecki, no i pierwszy front ukraiński się otwiera, proszę Państwa, za duży wiatr na naszą wełnę, żebyśmy to wszystko jakoś przeżyli. Do następnego razu.